Cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku Majstra. Lecimy sobie na garaż. Dzisiaj mamy ostatni listopada, czekaj, czy nie włączyłem światełek. Lecimy sobie na garaż, ostatni listopada. Chciałem wam pokazać, jaka fajna, ładna zima w Bieszczadach. O, zobaczcie. Tutaj wam pokażę nasze serpentynki. Ostatnio tutaj był wyścig górski i w przyszłym roku słyszałem, że też ma być. O, nasza szama chyba zamknięta. Już. Tu by ich dzisiaj wypizgało trochę. No, dzisiaj trochę wieje, wam powiem. Troszkę wieje. No, ale nic, gonimy na garaż, zobaczymy jak na Turzańsku, co tam się dzieje. A tutaj mówię, takie widoczki chciałem wam pokazać. O, mam tak codziennie rano, jak jadę sobie. O, wie majster, troszeczkę wolniej, bo o, tu już zawiewa, widzicie? Jak ładnie wieje. Nie dobrze, bo ja lubię mróz, ale nie lubię, jak wieje za bardzo. Wtedy dopiero jest zimno. No i co? Czekam, albo kamerę trzymasz, albo kierownicę, Łosiu. No i co? Lecimy na garaż kończyć tego Forda. Tak, i co? I wam chciałem jeszcze powiedzieć, odnośnie tych filmów, chciałem wam powiedzieć z tego domku 70 metrów. Tam jest bardzo dużo pytań odnośnie projektu, tak? Nie znajdziecie takiego projektu na internecie. Nie ma opcji, chyba że już go ktoś skopiował, to możecie go znaleźć. Ale tak, to raczej nie ma, tym bardziej to 70 metrów, tam jest dużo 35. I powiem wam, że jeden z nich to jest taki trochę mojego autorstwa trochę. Możecie go znaleźć na netach. I co? A te 70-tki nie znajdziecie. Tą 70-tkę projektowałem sobie sam. Na podstawie... oczywiście ja nie jestem żadnym projektantem. Nie. Przygotowywałem się do tego projektu kupę czasu, mieszkając jeszcze w UK. Zgadza się. Bardzo dużo książek. Dużo znajomych z Norwegii, znaczy znajomych, poznanych znajomych gdzieś tam przez YouTube'a, przez internet i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego ja się podjąłem budowy takiego domku, już wam mówię. Zrobiłem projekt 35 metrów kwadratowych, zrobiłem sobie taki projekcik. Poznałem właśnie w Norwegii, z Norwegii on chyba był, albo no gdzieś, w każdym razie gdzieś stamtąd, ze Skandynawii. Zgubiłem się. Poznałem takiego pana, który pracuje przy domach szkieletowych tam właśnie. Czekajcie, nagrywam, bo ja się zgadzam i później nic. Który pracuje przy domach szkieletowych i jest też inżynierem. Czyli projektuje też takie domy, przerabia i tak dalej. Napisałem do niego, czy mógłbym wysłać ten projekt, czy on by mógł mi go sprawdzić pod względem wytrzymałościowym, czyli w sensie głównie chodziło mi o wytrzymałość krokwi i belki kalenicowej, bo reszta to są w sumie proste rzeczy. Ściany teoretycznie nieważne, czy one będą dziesiątki, piętnastki, dwudziestki czy trzydziestki, tak? To wytrzyma, chodzi tylko o wartość energetyczną czy cieplną, tak? Przegrody, o. O wartość cieplną przegrody. Im grubsze, wiadomo, tym cieplejsze, tak? Chodziło mi głównie o krokwie, kąt dachu, kalenicę i czy lepiej balon, czy platformę, tak? Ja wybrałem balon. Wydaje mi się, że jest łatwiej do zrobienia nawet samemu. Chociaż nie, platforma była łatwiej, bo to są na druga kondygnacja, to też łatwiej by było samemu, ale tu w sumie też całe ściany powstają w balonie, więc
według mnie jeden czort. A na pewno balon jest mocniejszy konstrukcyjnie, nie? Niż platforma, bo platforma jest składana z dwóch części, a balon z jednej i później te siły przenoszące z dachu na ściany, na konstrukcję ściany przejmują belki stropowe, tak? Więc one to jakby się rozciągają, rozciągamy ich w ścianach. Więc ja wysłałem ten projekcik do tego pana, pogadaliśmy tam trochę. On mi tam poprawił parę rzeczy, w sumie tylko chodziło o belkę kalenicową, reszta przekroje krokwi, kąt, tak jak ja to sobie wymyśliłem, wszystko było ok. Belka kalenicowa się nie zgadzała, była za cienka i w sumie to wszystko, reszta było wszystko ok. Jak później się okazało, zobaczyłem tego pana już w PL za jakiś tam okres. No jest tak właśnie z tym moim domkiem praktycznie takim samym. Taki sam ten domek był, takiej samej konstrukcji. Troszkę się tam z nim kłóciłem o to OSB i później wyszło, że dał tak jak ja mówiłem. No i takie tam pierdołki. Dlatego też... później po tych 35 metrach powstał taki garaż. Budowałem i to było... Tam jest na moim kanale gdzieś garaż 5x6, garaż w systemie szkieletowym w cenie blaszaka, to sobie możecie obejrzeć. Wybudowałem ten garaż, ścianki tam są bardzo cieniutkie, bo tam jest tylko 4,5 na 10, tak? Nawet nie, 9,5, bo to były deski krojone na pół. No i zresztą możecie to wszystko zobaczyć, jak ja to tam robiłem, na jakim fundamencie i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że nic się z tym nie dzieje, co wydawało mi się troszeczkę to cienkie, ale miało być budżetowo w miarę, no i dobrze oczywiście, w miarę dobrze, dobrze, bo garaż stoi i nic się temu nie dzieje, no taki trochę wygląda właśnie jak domek, 35 metrów szkieletowy. I na podstawie właśnie tego, jak zmieniły się przepisy w Polsce, gdzie wprowadzono domki rekreacji indywidualnej zwiększone do 70 metrów, choć i tak zrobiłem się w balona, bo nie wiedziałem, że trzeba warunki zabudowy, bo jakbym wiedział, pewnie zostałbym przy 35 metrach, z racji tego, że mam dużą działkę, zrobiłbym je dwa. No ale nic, poszło na te 70 metrów, zrobiliśmy warunki zabudowy, bardzo długo czekaliśmy, bo gmina jest troszeczkę upierdliwa, ale dało się. Dało się, poszło i dlatego wybudowałem sobie te 70 metrów na bazie tej 30 i to jest tak naprawdę tak jakby drugie tyle tej 35, tak? Jest 70, no i tyle. Rozpiętość, tam ktoś się pisał, znaczy nie tak, ile ma wymiar ściany? Ściany mają wymiar, ta długa ściana to jest 11,6, a krótsza jest 6. Dlaczego tak głupio? Bo w artykule 29 prawa budowlanego jest tam wyraźnie opisane, że budując na zgłoszenie do 70 metrów kwadratowych, rozpiętość ścian nie może przekraczać 6 metrów. No, musiałem odebrać paczkę i zjadłem, co miałem mówić. Tak czy inaczej, projekt, tak jak mówiłem na początku, jest mojego dzieła. Także nie znajdziecie go nigdzie. Dzięki, że wam się podoba, tak jak pisał tam jeden pan, że bardzo, czy pani chyba pan, że bardzo mu się podoba, bo nie ma tych wielkich przeszkleń na ścianach szczytowych, które generują duże koszty. Zgadza się. Chociaż powiem wam, że mi się to podoba, te przeszklenia. Może i mógłbym tak mieć, jakby mi to tak ktoś zrobił, ale tak jak mówicie, według mnie generuje to bardzo duże koszty, bo te przeszklenia powinny być jakieś trzyszybowe czy cztero, żeby to faktycznie uszczelniało i ciepło nie wychodziło na zewnątrz. Dlatego ja właśnie zrobiłem to budżetowo. Ten domek bardzo budżetowo to jest zrobione. Znaczy, wiadomo, pewnych spraw się nie ominie, tak? C24 musi być C24, nie? Ale na przykład okna kupiłem sobie z drugiej ręki, bo stwierdziłem, że
po co mi inne i wywalać kupę kasy, jak okna, za które tam dałem parę stówek w sumie, mogę sobie za tam jakiś czas wymienić, jak już będę miał wszystko zrobione i sobie wejdę i będą mnie wkurzać, bo pewnie ciepło będzie uciekać, bo to są dwie szyby, no to wtedy sobie wymienię, tak? W drewnie to tam nie ma problemu zmniejszyć, one są i tak bardzo wielkie, więc jak coś to większych to na pewno raczej nie będę dawał, tylko mniejsze, ewentualnie, więc robić tam deskę czy coś to tam nie ma znaczenia, tak? Nie ma tragedii. Także co, no ja się chyba nagadałem, co tam wam jeszcze chciałem odpowiedzieć, no w sumie o tym projekcie, tam dużo osób właśnie pisało, skąd ten projekt i tak dalej, i tak dalej. Także co, no dzięki, że wam się podoba, fajnie, cieszę się. Jak już gdzieś tam mówiłem na filmie, jakby ktoś chciał gdzieś kiedyś przyjechać, zobaczyć, nie ma problemu. Możemy się zgadać, umówić i można sobie to obejrzeć. Jak będę jakieś filmy jeszcze robił z tego domku, to na pewno wam pokażę. Troszkę to za szybko było i tych filmów jest troszkę mało, nie jest tak szczegółowo. Ale jakbyście na przykład chcieli, jak to od początku ogarnąć na przykład, a może w ten sposób, albo jakby ktoś chciał budować i jak to ogarnąć w miarę tanio, albo jak złożyć konstrukcję, czy coś takiego, dajcie znaka w komentarzu. Zmontujemy jakiś film, kurczę, nie mam już tam, ale to na przykładzie innych desek nawet mogę wam pokazać, albo pojadę i wezmę ze dwie sztuki, trzy potniemy, pokażę wam jak to się składa, jak się składa nadproża nad drzwiami, oknami, jak to powinno być zrobione, jak krokwie i tak dalej, nie? Narożniki, jak składałem, jak są zbijane, kalenica. Także no jakbyście chcieli, to mówię, dajcie znaka w komentarzu i myślę, że jestem w stanie zmontować taki film dla was, instruktażowy, od podwaliny po co? Po krokwie, tak? Myślę, że jestem w stanie, no, tu wytłumaczyć, no, spoko, jakbyście chcieli, to dajcie znaka, a ja już lecę, dojeżdżam już właśnie do garażu. Zaraz wam pokażę, zobaczymy ile tam śniegu, bo film się zrobi strasznie długi. To już prawie 10 minut. Sobie jadę. O. O. U majstra pod garażem. Nie, źle nie dosypało tu przez nic. Dobra, biorę się zaraz spalenie ogniska i widzimy się później. Galanteria już wisi. Wisi, a ja się biorę za malowanie, już jest wszystko wyczyszczone. No tak jak pokazywałem wam wcześniej. Przednie sanki. Tu mamy. O, tu muszę jeszcze dokleić. Tu mam amortyzatory. No kurczę, zrobiłem je, bo sprężyny też trochę psiknąłem. Psiknę je ładnie, jak już wszystko maluję, to już niech idzie wszystko w ten czern. Powinno to ładnie wyglądać. Ktoś tam dał komentarz, jak ja to robię, żeby na warsztacie syfu nie było. Te wszystkie rzeczy, takie jak sanki, no te części wszystkie, które mogę rozebrać, to wynoszę tutaj za ścianą, mam jeszcze jedno pomieszczenie, takie praktycznie jak ten kanał, takie duże. Tam jest 4 metry i na 8, tylko nie jest wykończone, tam jest taka szopa. To tam piaskuję, a jeżeli chodzi oczyszczenie tego podwozia, to tutaj przez środek leci kurtyna. Ona jest tam za piecem teraz, bo jest złożona. Tu jest tylna belka przygotowana. Ta kurtyna. Tą kurtynę po prostu rozkładam tutaj przed nadmuchem.
i tam do ostatniego nadmuchu, tak? Także ten jeden mi zostaje tutaj na tą stronę trochę mało, przydałby się jeszcze jeden prosto w kanał i trzeba będzie to jakoś zrobić, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to muszę wymyślić, bo jednak od kanału ciągnie straszna wilgoć i po prostu zaraz po piaskowaniu trzeba malować, bo ruda tańczy. Tak jak na przykład to było piaskowane wczoraj i już tutaj pokazuje się ruda. Muszę to jeszcze odmuchać wszystko. No niestety pokazuje się ruda. No ale z tym nic nie zrobimy. Mimo że i tak na garażu jest ponad 15 stopni jest, czy 12? 12 albo 15. No, 14. To można zobaczyć. I wilgotność tylko 40%, więc nie jest źle. Jest w miarę. Także co? Lecimy, ja piję kawkę. Muszę to przelecieć pistoletem, wydmuchać jeszcze te resztki piachu. I lecimy z tematem, bo już czwarta. O, trzeba to dzisiaj pomalować. A chwilę zejdzie, bo zanim farbę rozrobię. No raz prysnę dzisiaj, jutro drugi, w poniedziałek trzeci. Już na gotowo. Widzimy się za chwilę. Mały update'cik, święta już blisko, więc majster sobie zrobił choinkę. Choinkę na podnośniku, o. Widzicie? Jaka choineczka? Tak to wyszło, druga warstewka już poszła. Proszę bardzo. Taka choineczka. Tutaj mamy bębny. Hamulcowy, pierwszy raz robię bębny w sumie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy to się nie przypali, nie zejdzie. Jestem ciekaw. Tutaj pas przedni. I resztę tego całego kuremesła. Tutaj saneczki przednie. Przednie sanki jak noweczki. I co? I tutaj. Tutaj mamy jeszcze tylną belkę. Ładnie się świeci. Ale dopiero będzie ładnie, jak będzie czarna. To dopiero się będzie fajnie świecić. A teraz patrzcie jak to się robi. Jak widzicie, galanteria cała w czerni. Piękny czerń. Tyle co pomalowane. Tak to wyszło. Coś mi tu lampy nie świecą? Tuż przedtem jak było srebrne, ładnie było widać, bardziej było widać. Tak to wszystko wyszło, przejadę wam. Sprężynki, najgorzej jest pomalować sprężynki. Najdłużej schodzi, najwięcej farby idzie. Więcej idzie w powietrze jak na materiał. Tak wyszły. Tylna belka. Ładnie w czerni. Przedni pas. No i tu reszta tego metalu. Teraz już trochę za późno, ale jak tak patrzę na przedni pas, przednie podłużnice tutaj, jak tak patrzę na tą przednią podłużnicę, to kurczę, mogłem przedni pas zrobić siką, matowy, tak jak to, i tylny pas też, czyli przedni pas ten mogłem zrobić w sice na mat i tamten tylni, co tam jest, też mogłem zrobić w sice na mat. Kurczę, fajnie by to wyglądało, a tak będzie się to odróżniać, a tu jakby to założył matowe jedno i drugie. No jakby to było matowe, całkiem fajnie by to wyglądało, tak mi się wydaje. Dajcie znać co o tym myślicie. I co?
Ogólnie to chciałem bardzo podziękować za ostatni film. Bardzo dużo wyświetleń, dużo lajków. Dzięki za komentarze. Także fajnie, widzę, że oglądacie i podoba wam się. Odwracam kamerę, bo wiecie, ona jest taka jakaś... Jak jest za zimno, to się wyłącza. Muszę ją podgrzać, chociaż tu i tak jest 16 stopni. 16. No 14, 15 stopni jest. Także to sobie będzie fajnie... No. Będzie sobie fajnie schło. Ona mi się co chwila wyłącza. Chyba się z nią dzisiaj nie dogadam. To tak, tyle z malowania. Ja się z wami żegnam. To sobie schnie przez weekend. Nie dogadam się z tą kamerą dzisiaj. Tak czy inaczej chciałem się z wami pożegnać. To sobie będzie schło przez weekend. W poniedziałek... Nie wiem, co będziemy wchodzić w poniedziałek. Garaż trzeba ogarnąć, bo ten syf cały, co opadł... Nie chcę tu właśnie łazić za bardzo. Trzeba to odkurzaczem chociażby wciągnąć, bo to się będzie unosić wszystko. I co? I widzimy się na składaniu pewnie. Tego wszystkiego do kupy. Jeszcze parę części muszę dokupić, żeby to poogarniać. Także... Co? Żegnam się z wami. Jeszcze raz. Żegnam się z wami. Jeszcze raz dzięki, że oglądacie filmy. Trzymajcie tak dalej. Oglądajcie do końca. A tymczasem do zobaczyska i trzymajcie się. Hej!